Witajcie na kanale Dziennik Anny B. Dzisiejszy temat filmu wydaje mi się jest bardzo ciekawy. Jeżeli spodoba Wam się taka tematyka, jeżeli naprawdę uznacie, że treści, które poruszę w takim filmie, będą dla Was pomocne, będą ciekawe, będzie to coś wartościowego, to postaram się, aby taki film tego rodzaju właśnie pojawiał się częściej na moim kanale. Otóż pomyślałam, że skoro tak bardzo lubię dzielić się z Wami moimi przemyśleniami, wrażeniami z przerabiania dzianin, które zawsze wybieram, to może warto byłoby pokazać Wam więcej tego procesu, tego całego procesu twórczego, ale także tej analizy danego wzoru dziewiarskiego. Jednakże, jako twórca na YouTubie muszę przestrzegać wielu przepisów, ale także praw autorskich. No i oczywiście dotyczą one także wzorów dziewiarskich. Jak pewnie się orientujecie, nie mogę oczywiście mówić o kwestiach, które dotyczą wzorów płatnych. Takich wzorów publicznie raczej nie powinno się analizować, no chyba że tak powierzchownie, bo są właśnie chronione tymi prawami autorskimi. Jednakże mamy bardzo dużo ciekawych wzorów dostępnych online za darmo. Są to oczywiście wzory choćby od firmy Drops, ale także na przykład od marki Phil Collana. Jest oczywiście także wiele innych dostępnych takich wzorów. Duża część także znajduje się na Ravelle. Ja pomyślałam, że wykorzystam moment, w którym mam zamiar zrobić sweter Nordstrand właśnie z opisu od marki Phil Collana, który jest na mojej liście tych właśnie aktualnych dzianin na ten sezon jesienno-zimowy, który mamy. Jest to przepis darmowy, który możecie pobrać ze strony marki Phil Collana. Wszystkie ważne informacje udostępnię Wam w opisie tego filmu. Link potrzebny do ściągnięcia tego opisu swetra, a także inne informacje, które gdzieś tam w czasie nagrywania filmu się pojawią. Zawsze zajrzyjcie do tego opisu, może tam znajdziecie po prostu odpowiedzi na swoje pytania. Ale oczywiście w razie czego pytajcie mnie śmiało w komentarzach, jak najbardziej. No więc wróćmy do tego mojego pomysłu. Wzór na piękny golf od marki Phil Collana. W związku z tym właśnie, że jest to wzór darmowy i każdy z Was może do niego zajrzeć, go pobrać, możemy sobie śmiało rozmawiać o zawartych w nim informacjach, ale oczywiście wzór jest dedykowany na włóczki marki Phil Collana. No i w związku z tym, że ja nie używam włóczek marki Phil Collana, no tutaj także musicie zrozumieć, że nie mogłam z tego zrobić typowego tutorialu, gdyż po prostu nie używam dedykowanych włóczek, co no, nie jest w interesie marki. Ale tak czy inaczej, oczywiście jak najbardziej mogę dokonać tej analizy tego wzoru, podzielić się wskazówkami, różnymi informacjami. I jeżeli chcielibyście wykonać ten sweter, no to myślę, że z moją pomocą na pewno Wam się to uda. Nawet jeżeli nie będę Was tak prowadziła krok po kroku za rękę, to i tak na pewno dacie sobie radę. Ponadto pomyślałam, że to jest świetna okazja, aby pokazać Wam, bo wiele dostaję o to pytań, w jaki sposób ja tłumaczę sobie wzory obcojęzyczne. Więc myślę, że to też może być dla wielu z Was ciekawe i na pewno usprawni Waszą pracę, jeżeli oczywiście do tej pory tego nie robiliście. Oczywiście to, co chciałabym zaznaczyć, to to, że to jest jak najbardziej amatorska wiedza, nie ekspercka. Jest to wiedza, którą zdobyłam w toku własnego doświadczenia. Nie twierdzę, że to jest jedyny możliwy sposób wykonania tego wzoru, tego swetra. Ja po prostu chcę się podzielić sposobem, na który ja się zdecydowałam. Opowiadając o tym, pokazując jakieś trudniejsze momenty, jak sobie z nimi poradzę, jakby relacjonując Wam cały ten proces. Będę się starała mówić o wszystkich ważniejszych kwestiach. Mam nadzieję, że nic mi nie umknie
Sama nie wiem jeszcze, co z tego filmu będzie, ale mam nadzieję, że faktycznie ta po prostu wiedza, którą postaram się zawrzeć w tym filmie, będzie dla Was po prostu wartościowa, przydatna. Ogólnie to jest naprawdę bardzo fascynujący moment, bardzo taki emocjonujący też, czyli ten początek, kiedy mamy już ten wzór, który nam się podoba, no i chcemy przejść do pracy. Ja jestem zwolenniczką rzetelnego przygotowania się do pracy dziewiarskiej. Oczywiście etap, kiedy rzucałam się od razu na wzór, nie analizując go zbyt dokładnie, no także musiałam przejść, bo no myślę, że to jest całkiem naturalne. Z biegiem czasu jakby ta dojrzałość w tej pracy pozwala już na większy dystans i opanowanie troszeczkę tego entuzjazmu i podejścia takiego bardziej profesjonalnego. Więc ja tak właśnie teraz pracuję w ten sposób. Analizuję cały opis bardzo dokładnie, aby mniej więcej wiedzieć, czego mam się spodziewać. Zacznijmy od samego fasonu, swetra, wyglądu. Co my tu w ogóle mamy? Jak możecie zobaczyć, jest to w sumie prosty sweter. Nic takiego jakby skomplikowanego się tutaj nie dzieje na pierwszy rzut oka. Ale już właśnie oglądając te zdjęcia, zauważyłam, że są takie kwestie, na które ja chcę zwrócić szczególną uwagę, bo nie do końca mi się tutaj to wszystko podoba. Jest to sweter robiony od góry do dołu, na okrągło, pojawia nam się golf, pojawia nam się piękny żakard. Poza tym dzianina jerseyowa w sumie dużej filozofii nie ma. Aby ta dzianina była dla nas komfortowa, aby dobrze leżała, było nam w niej wygodnie, musimy zwrócić uwagę na zastosowane techniki w danym opisie, no ale także zwrócić szczególną uwagę na wykończenie. Oczywiście do tego przejdziemy w późniejszym etapie. Najpierw spójrzmy, co tutaj się dzieje w ogóle z tym golfem, bo to jest jakaś taka dziwna kwestia i ja przeglądałam różnego rodzaju wersje i dostępne na Ravelly i gdzieś tam na Pinterestie. No i tutaj z tym golfem różne dziwne rzeczy się dzieją. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że tak ma być, ale moim zdaniem nie. Na pewno ja nie chciałabym, aby sweter marszczył mi się tutaj w okolicach dekoltu przy szyi, czyli tworzyła się jakaś taka tutaj fałda. To jest bardzo, bardzo dziwne, ale wydaje mi się, że wiem, czym to jest spowodowane, ale także będziemy to w dalszej części analizować. No i oczywiście sam żakard. Żakard, który musi być właściwie wykonany, aby ten sweter dobrze leżał i był po prostu wygodny w noszeniu. Czyli trzeba oczywiście wykonać go prawidłowo, pamiętając o dobrym naprężeniu tej nici, wystarczającym luzie tych nitek w tym żakardzie, abyśmy mogli swobodnie po prostu poruszać ramionami czy podnosić ręce. To jest wszystko bardzo, bardzo istotne. Poza tym piękna, gładka dzianina, tradycyjne ściągacze i na dole, i oczywiście wokół rękawów. Także tutaj większej filozofii nie ma. Więc teraz może przejdźmy do włóczek, z czego tutaj zaproponowano, abyśmy wykonali ten sweter. Jeszcze oczywiście nadmienię, że projekt jest dostępny oczywiście na stronie Phil Collana za darmo, ale jest to projekt autorstwa Hen Rimmen. No i oczywiście, jeżeli zdecydujemy się używać takich samych włóczek, no to możemy już od razu jakby przejść do analizy tego rozmiaru. Jednakże ja zdecydowałam, że to będzie coś innego, mimo że włóczki Phil Collana jak najbardziej są na mojej liście do przetestowania i mam nadzieję, że w przyszłym roku, na ten przyszły sezon jesienno-zimowy, zorganizuję taki właśnie niezależny test tych włóczek. Do tej pory udało mi się wypróbować ich mohair Tilia i no faktycznie już Wam mogę powiedzieć, że jestem tym moherem zachwycona. W naszym wzorze jest wykorzystana jedna nitka Peruvian i jedna nitka Tilia. Oczywiście w dwóch kontrastujących kolorach. Ja już tutaj w tym momencie muszę się zatrzymać, ponieważ ja zdecydowałam, że użyję zupełnie czegoś innego. Otóż oczywiście te włóczki jak najbardziej są super, na pewno. Ja tutaj absolutnie nie sugeruję, że nie można tego swetra z nich wykonać albo żeby to było jakieś gorsze, lepsze. Absolutnie tutaj nic z tych rzeczy. Po prostu ja mam jakby swoją wizję na ten wzór. To połączenie tutaj tych dwóch nitek widać, że daje taką dzianinę dość ciężką, taką mięsistą. A ja nie chciałam, żeby ten sweter taki był. Mi marzyło się coś puszystego, ale takiego właśnie gęstszego, coś milutkiego przede wszystkim i lekkiego.
I jakiś czas temu, kiedy robiłam zakupy w marce Mayflower, znalazłam bardzo fajną włóczkę o nazwie Santiago. Skład tej włóczki jest tak fenomenalny, że naprawdę spodziewam się bardzo, bardzo dużo. Mamy tutaj 67% wełny merynosowej, 17% alpaki i 16% poliamidu. I ten poliamid to jest tutaj taka siateczka, która otacza te dwa włókna, które wymieniłam. Ten poliamid jest pozyskiwany z recyklingu i tutaj w 50 gramach mamy 150 metrów. Producent zaleca druty 6, ale ja już oczywiście dokonując swojej analizy wiem, że w sposobie, w którym ja przerabiam, czyli takim luźnym, druty numer 6 na pewno to jest dla mnie za dużo i zdecydowałam się na druty numer 5. Wykonałam sobie oczywiście próbkę i naprawdę jestem zachwycona. Na ten moment ogromnie podoba mi się dzianina, która powstała z tego włókna. Naprawdę. Fajnym w ogóle testem, ja zawsze ten test przeprowadzam, to jest kiedy wykonam próbkę, kładę ją na wierzchu dłoni. I naprawdę, no, różnie jest. Albo się dzieje magia, albo się magia nie wydarza. Tutaj magia się dzieje od razu. To jest po prostu taki grzejniczek. Ona od razu roztacza swoją energię, od razu daje ciepło. Czuć, że to jest dobra wełna. Naprawdę. Jestem zachwycona. No a jest lekka jak puszek. Druty numer 5 dały mi naprawdę bardzo, bardzo ładną dzianinę. Jest to włókno bardzo specyficzne, gdyż, owiem, może jeżeli macie większe doświadczenie z włóczkami Drops, to łatwo mi będzie to porównać do włóczki Air, tej takiej dmuchanej właśnie w tej siateczce. Ale nie, to nie jest jakby to samo, tylko można to jakby troszeczkę tutaj porównać. Ta jest zupełnie jakby o poziom wyżej, nie tylko w jakości, bo to naprawdę, to jak ona po prostu roztacza to ciepło wokół siebie, to jest niespotykane, naprawdę niespotykane. Jest jakby taka bardziej bogata, taka bardziej treściwa. No może dlatego, że tutaj jest aż jednak prawie 70% tej wełny marynosowej w tym włóknie. Ma się też takie wrażenie, że się lekko tak naciąga. Bardzo dziwnie mi się z niej robiło, naprawdę, gdyż może też przez to, że ja jestem przyzwyczajona przede wszystkim do cieńszych drutów, bardzo dawno na piątkach nie przerabiałam, ale też trzeba ją odpowiednio luźno, ale oczywiście też nie za luźno, naprężać, no bo jest taka elastyczna i taka jakby zmienna troszkę. Jednakże to nie jest jakiś problem, absolutnie, tylko taką ma po prostu właściwość. Przerabiało się bardzo przyjemnie. Już jakby, wiecie, po kilku rzędach, kiedy dostosowałam się jakby do wymagań tego włókna, już przerabiało mi się super, bardzo przyjemnie, bardzo szybko dzianina przybywa, naprawdę. No i wyschła błyskawicznie wyschła. Więc jestem bardzo, bardzo zadowolona z tej próbki. Tak więc, w moim przypadku przerabianie właśnie tej włóczki Santiago na drutach 5 mm daje mi praktycznie idealną próbkę, jaka jest podana tutaj we wzorze, a jest to 17 oczek na 23 rzędy. I teraz jeszcze taka kolejna ważna rzecz, której nie mogę pominąć. Otóż ten żakard. Teoretycznie powinnam wykonać teraz próbkę właśnie tej części żakardowej. Ja tego nie będę robić. Ale dlaczego? Dlatego, bo mam już pewne jakby doświadczenie i pewne obycie w tym, jak ja przerabiam te oczka i ja po prostu mogę to mniej więcej przewidzieć, jak mi to wyjdzie. Więc po prostu tutaj nie muszę tracić już czasu na to i z zasady ja żakard przerabiam jeszcze luźniej, więc zawsze potrzebuję cieńszych drutów. Więc skoro tutaj przy piątkach i przy dzianinie takiej jerseyowej gładkiej wychodzi mi naprawdę super w punkt piękna dzianina, tak, jestem wręcz pewna, że część żakardową będę musiała przerabiać na drutach 4,5. Jeżeli okaże się, że coś jest nie tak, od razu to wyczuję już po przerobieniu dosłownie jednego, dwóch rzędów, będę już wiedziała, że coś jest nie tak i będę mogła te druty po prostu zmienić. Jeżeli nie robiliście czegoś takiego nigdy wcześniej, no to zachęcam, żeby jednak poświęcić ten czas na zrobienie takiej próbki, bo taką próbkę oczywiście łatwo spruć później, poprawić ten błąd, a kiedy już zaczniecie, będziecie mieć wykonaną całą tą część tego swetra, tutaj tą górną, zaczniecie ten żakard i nagle się okaże, że te druty w ogóle nie pasują,
No to już wrócie tej części może być jakimś, prawda, problemem, no i też stratą czasu. A taka próbka może Wam tego zaoszczędzić. Prawidłowo próbkę dzianiny, która jest wykonywana na okrągło, powinniśmy także w ten sposób wykonywać. Ale to nie znaczy, że łączymy te oczka w okrąg. Nie, nie. Wystarczy przerabiać ją na drutach z żyłką i po prostu w momencie, w którym przerabiamy jeden rząd na prawo, przesuwamy druty, nitkę prowadzimy za tylną częścią robótki i dalej robimy od przodu kolejny rząd. I tak za każdym razem. Czyli z tyłu nam zwisają takie niteczki, bo cały czas wracamy do początku naszej robótki, czyli tak jakbyśmy po prostu robili w okrążeniach. To nam da jakby bardziej prawidłowy obraz tego, jak przerabiamy, ponieważ gdybyśmy odwrócili robótkę i zaczęli przerabiać ten żakard na lewej stronie, no tu się mogłoby okazać, że lewe oczka przerabiamy zupełnie w innym naprężeniu niż same prawe. Tak się bardzo często zdarza, to jest naturalne, więc mogłoby to dać po prostu zupełnie inne wrażenie i potem byśmy byli rozczarowani, że jednak w gotowej dzianinie, gdy robiliśmy to tylko oczkami prawymi, zupełnie nam się to nie pokrywa z naszą próbką. No dobrze, a więc już wiemy, jakie włókno wybraliśmy, mamy naszą próbkę, wszystko nam mniej więcej się zgadza, wiemy co i jak i teraz możemy przejść do wybrania pasującego na nas rozmiaru. Oczywiście możemy się sugerować tym, jaki zazwyczaj rozmiar nosimy, ale jednak zalecałoby się sprawdzanie tego, bo projektanci mają różnego rodzaju rozmiarówkę. Zdarza się, że to się różni. Ja sama się o tym niejednokrotnie przekonałam, bo wybieram i swetry o rozmiarze M, ale także zdarzało mi się wybierać L, czyli 40, ale także zdarza mi się wybierać S-kę. Więc warto spojrzeć w przepis, zobaczyć, co projektant nam tutaj proponuje w tej rozmiarówce i dopasować to na nowo jakby do naszej sylwetki. Tak więc sugeruje się oczywiście moim rozmiarem tutaj obwodu biustu i w moim przypadku jest to 100 cm. Mamy podane oczywiście wszystkie wymiary. Mamy podane wymiary samej dzianiny, długości i oczywiście mamy podane widełki, czyli ten obwód właśnie tego biustu. Zgodnie z moim obwodem ja powinnam wybrać rozmiar L, bo są to widełki między 94 a 102, czyli ja mam 100, czyli jakby nie patrzeć, powinno być dobrze. A więc ok, idę tym tropem, czyli wybieram rozmiar L. Teraz możemy przejść jakby do już sedna naszego wzoru i do tego, jak go sobie przetłumaczyć, jeżeli oczywiście nie orientujemy się w języku angielskim tak, żeby czytać i automatycznie po prostu wiedzieć, co mamy robić. Wszystkie dane są oczywiście tutaj podane co do technik i skrótów. Zawsze warto sobie to przetłumaczyć i zapoznać się z tymi informacjami. Są pokazane techniki, co jaki skrót oznacza. No i mamy oczywiście także nasz wzór żakardowy. Jest on na stronie 4. Już w sumie w momencie, w którym przejdziemy do tej części, poruszamy się jakby zgodnie z tym naszym wzorem tutaj, z tymi naszymi krateczkami. Zaczynamy od dołu i od rzędu numer 1. Oczywiście kierujemy się w stronę lewą. Później znowu wracamy do początku i przy dwójce i znowu kierujemy się w stronę lewą. I tak sobie idziemy do góry i przerabiamy po kolei te nasze oczka, tak jak się nam tutaj ukazują w naszym schemacie. Teraz może przejdźmy do szczegółów właśnie tłumaczenia. Jeżeli chodzi o tłumaczenie wzorów obcojęzycznych, ja osobiście korzystam naprzemiennie z dwóch translatorów. Oba są dostępne bezpłatnie w internecie. Pierwszy, myślę, bardzo popularny, jest to po prostu translator Google. Jest też dostępna aplikacja na telefon, którą także Wam serdecznie polecam. Mam ją, korzystam na bieżąco. Jest tam bardzo fajna funkcja dodatkowa na tłumaczenie tekstu, o której zaraz Wam powiem. Drugi translator to jest DeepL. Jest to także bardzo dobry translator. Wydaje mi się nawet, że z większym zasobem słów. Bardzo często, jeżeli mam jakieś wątpliwości, po prostu korzystam z obu. I w jednym, i w drugim sprawdzam ten tekst, jak jest tłumaczony. Jednakże faktycznie najczęściej chyba korzystam z tego Google'a. Tak naprawdę tłumaczenie jest bardzo proste i polega na tym, że kopiujecie sobie tekst, który chcecie przetłumaczyć,
wklejacie w tą jakby pierwszą kolumnę, czyli tam, gdzie jest ten język, który chcecie tłumaczyć, a w tej drugiej kolumnie zostanie Wam przetłumaczony ten tekst na język, który wskażecie, który wybierzecie do tłumaczenia właśnie. I teraz tak, można oczywiście wklejać większą partię tekstu, ale czasami nie wychodzi to wszystko tak dosłownie, jak być powinno. Zazwyczaj najlepiej tłumaczyć sobie zdaniami, bądź dwoma czy trzema, żeby uzyskać jakiś kontekst. Bardzo ważne jest też to, aby zwrócić uwagę, zwłaszcza w tym translatorze Google'a, jak rozmieszczone są spacje, kiedy już przekleimy ten tekst. Bo czasami zmniejszenie tych ilości spacji zmienia nam w ogóle tłumaczenie tekstu. To są takie naprawdę niuansiki, ale no, ja zauważyłam, że mają ogromny wpływ na prawidłowość tłumaczenia danego tekstu. Jednakże uwierzcie mi, praca z takim translatorem przy obcojęzycznych tekstach dziewiarskich jest totalnie bezproblemowa. I naprawdę warto się przekonać, warto spróbować i właśnie choćby tutaj ten darmowy wzór sobie przetestować w tych translatorach. I właśnie tak jak wspominałam, jeszcze translator Google ma taką opcję jak aplikacja, chociaż w sumie nie wiem, czy DeepL takiej nie ma. W każdym razie nie korzystałam. Ja korzystam tylko z tej aplikacji Google'a i tam jest jeszcze dodatkowa bardzo fajna rzecz. Otóż jest taka opcja, która pozwala nakierować naszą kamerę, naszego telefonu bezpośrednio na tekst i automatycznie on zostaje sczytany i przetłumaczony na wybrany dla nas język. To jest po prostu w ogóle genialne, naprawdę. Myślę, że naprawdę warto sobie to przećwiczyć. Nie wymaga to jakiejś wielkiej znajomości języka. Oczywiście, jeżeli jakąś mamy, to ułatwia nam już jakby zrozumienie większości czy domyślenie się pewnych rzeczy. Ale i tak, biorąc pod uwagę, że wzory, które sobie tłumaczymy, są raczej pisane podobnym językiem, używane jest podobne słownictwo, więc nie jest to naprawdę takie trudne, jakby się wydawało. I myślę, że to jest kwestia po prostu wprawy. I naprawdę właśnie taki darmowy wzór, jeden, drugi, trzeci, spróbować sobie przetłumaczyć i być może się okaże, że nie ma się czego bać i warto właśnie wtedy kupić sobie jakiś wzór płatny angielski, o którym się marzy, czy w innym języku i zobaczyć wtedy, że nie jest to jakby przeszkodą, tak? To, w jakim języku ten wzór jest napisany. No myślę, że to daje naprawdę duże, duże możliwości. A teraz przejdźmy do bardzo ważnej kwestii, jakim jest właśnie budowa tego swetra i co tutaj się w ogóle dzieje. Powiem Wam, że są dwie kwestie, które mnie tak troszeczkę niepokoją i na które chciałabym zwrócić uwagę, kiedy będę robiła ten sweter. To właśnie pierwszą rzeczą jest ten golf i cały tutaj ten dekolt. To, jak jest sfotografowany tutaj ten wzór właśnie na tym zdjęciu, w tym naszym przepisie, no nie podoba mi się. Nie podoba mi się, jak ten golf się układa. Ma się wrażenie, że to jest po prostu błąd, że to absolutnie nie może tak być. Ja nie chciałabym mieć takiej odzieży, na pewno. Ta fałda, która tu się tworzy, moim zdaniem jest wynikiem jakiegoś błędu. I optuję tutaj za dwiema możliwościami. Albo są niewystarczająco odpowiednio wykorzystane rzędy skrócone, jest ich po prostu za mało, albo ciężar tej włóczki powoduje, że ten golf jakoś tak dziwnie się układa, ale myślę, że to i tak, jak te rzędy będą prawidłowo dodane, to nie powinno się coś takiego tworzyć. Albo w ogóle ilość tych oczek na dekolt jest tutaj za duża. Też może być taka opcja. Także no, będę próbowała tutaj to rozgryźć, bo nie chcę takiego efektu. Chciałabym, żeby to u mnie wyglądało inaczej, ładniej. Nie chcę, żeby ten dekolt aż tak się rozjeżdżał, ten golf tutaj na boki. Chciałabym, żeby to było wszystko wyżej, golf, żeby był bardziej jakby przy szyi. Aczkolwiek oczywiście nie taki mocno dopasowany, gdyż ta włóczka też no, pozwala na to, żeby on był taki troszeczkę luźniejszy. No i właśnie dalsza rzecz to jest ten żakard i jakby to, jak on nisko jest umieszczony i boję się, że w momencie podnoszenia ręki ta całość tutaj tego żakardu może być jakaś problematyczna. Także na to będę musiała zwrócić ogromną uwagę, ale to oczywiście wszystko wyjdzie podczas samego procesu już dziania, więc to będę Wam relacjonowała na bieżąco.
bo sama nie wiem, co tutaj się wydarzy. No ale to jest, wiecie, najbardziej fascynujące, prawda? Czyli krok po kroczku sobie idziemy. I takie przygotowanie, jakie tutaj tak w takim skrócie Wam opowiedziałam, no dla mnie jest jakby podstawą w mojej pracy. Zawsze to robię. Zawsze się zastanawiam nad podanymi danymi, analizuję, dopasowuję, tak aby ten efekt końcowy był zadowalający i aby powstała taka dzianina, która będzie dobrze leżeć, będzie na mnie dobrze pasować. Więc bardzo, bardzo jestem ciekawa, jak to wyjdzie, jak to dalej się tutaj wszystko ułoży. Mam nadzieję, że zostaniecie do końca filmu ze mną, bo ja teraz, to jest fajne, że mówię do Was, wiem, że będziecie mnie oglądać, wiadomo, w przyszłości i ja sama, kiedy już będę montowała ten film, już będę wiedzieć, co tu się wydarzy. A teraz jeszcze tego nie wiem i jest to totalna, totalna dla mnie tajemnica, no ale to jest właśnie dla mnie ta wielka dziewiarska przygoda. Fascynujący proces. Zobaczymy, zobaczymy. Tak prezentuje się w tej chwili moja dzianina. Wiem, że ten golf bardzo śmiesznie teraz wygląda, ale już Wam tłumaczę, co ja tutaj wymyśliłam. Postępowałam zgodnie ze wzorem i nabrałam w moim rozmiarze 100 oczek tutaj na ten golf. Niestety to było zdecydowanie za dużo. Golf był bardzo, bardzo szeroki. Nie podobało mi się to w ogóle, nie taki miałam zamysł. Oglądając zdjęcia w internecie tych gotowych dzianin, widziałam, że bardzo często dziewczyny tworzyły sobie właśnie taki nonszalancki ten golf. Nie wywijały go, tylko właśnie taki przymarszczony nosiły. I to mi się w sumie najbardziej podobało, taka opcja. I właśnie na taką opcję się zdecydowałam. Jak to osiągnęłam? Wybrałam rozmiar S, jeśli chodzi o nabieranie oczek na ten golf. Zmieniłam także sposób nabierania tych oczek. Tak, aby ta krawędź, ten brzeg był właśnie bardziej elastyczny. To jest to włoskie nabieranie oczek. Zostawię Wam link w opisie tego filmu do właśnie takiego filmiku instruktażowego, z którego ja korzystałam. Zresztą wszystkie filmiki, z których ja będę korzystać, żeby właśnie zrobić tę dzianinę, właśnie będę Wam zostawiała w opisie do tego filmu, tak abyście mogli sobie skorzystać od razu, jeżeli będziecie mieć ochotę oczywiście. Więc tutaj ten sposób włoski sprawił, że ta krawędź naprawdę wygląda teraz bardzo, bardzo profesjonalnie. Zupełnie inaczej się to prezentuje. Osobiście mi się to bardzo podoba. Na razie nie ma to takiego fajnego wyglądu tutaj na manekinie, ale uwierzcie mi na słowo, wygląda to naprawdę fajnie, kiedy to przymierzę. Kiedy już dojdę do takiego momentu, że będzie więcej tego swetra, założę i Wam pokażę, jak to się na mnie prezentuje. No więc tak, nabrałam te oczka tą metodą włoską. Wybrałam ten rozmiar S, czyli 84 oczek zgodnie z opisem. Jednakże nie mam zamiaru robić tego swetra, oczywiście w rozmiarze S. Więc to, co musiałam zrobić, to doprowadzić do takiego momentu, w którym docelowo już tutaj będę miała te 100 oczek z rozmiaru L. I aby to osiągnąć, w momencie, w którym już skończyłam przerabiać ściągaczem ten mój golf na tą wybraną dla mnie długość, zmieniłam druty na druty numer 5, takie, którym będę właśnie przerabiała już tą gładką dzianinę i równomiernie dodałam brakujące oczka. To mi mniej więcej wyszło co 5 oczek i raz wyszło co 4. Aby to było właśnie równomiernie, to tutaj już macie oczywiście rzędy skrócone, zaraz do tego dojdę. To zrobiłam to odliczanie w ten sposób. Tutaj mam początek rzędu. Zrobiłam 2 oczka, dodałam oczko, 5 oczek, dodaję oczko, 5 oczek, dodaję oczko, aż doszłam tutaj, kiedy zostało mi właśnie przerobić tylko 2 oczka, czyli tutaj miałam równomiernie 2 i 2 razem 4. A tak dookoła jest co 5 oczek dodane jedno oczko. Osiągnęłam w ten sposób mój obwód, taki jaki powinnam mieć, żeby zacząć teraz przerabiać tą część właśnie żakardową. Ale oczywiście zanim ta część żakardowa, trzeba zrobić rzędy skrócone. I tutaj korzystałam całkowicie z tego opisu, który jest właśnie zawarty w tym przepisie na ten sweter. Nic nie zmieniałam, tylko wykonałam te rzędy zgodnie z tymi obliczeniami zastosowanymi przez autorkę. Jeżeli nie robiliście nigdy rzędów skróconych, to serdecznie Wam polecam mój film na kanale
o tym, w jaki sposób wykonać rzędy skrócone metodą German Short Rows, czyli te niemieckie rzędy skrócone, które właśnie tutaj są zastosowane. Może to Wam rozjaśni i pomoże w tej sytuacji. Zostawię oczywiście link w opisie filmu. I teraz rzędy się prezentują w ten sposób. Podniosły one całą dzianinę na wymaganą wysokość, tak, aby właśnie plecy nie ciągnęły w dół i aby tutaj ten dekolt ładnie się uformował. Mam nadzieję, że to wystarczy. Mam nadzieję, że to sprawi, że nie będzie tu się tworzyła żadna fałda. No, ale tak naprawdę przekonam się, kiedy już wykonam tą część żakardową, czy coś tu dziwnego się będzie działo. Na razie jest gładko, na razie się wszystko pięknie prezentuje. Tak więc teraz kolejnym krokiem po tych rzędach skróconych jest przejście do tego naszego schematu, naszego wzoru żakardowego. I będę teraz właśnie wykonywać tę część. Czas na aktualizację, ponieważ już jestem na dość zaawansowanym etapie robienia tego swetra, ale żeby mi nic nie uciekło, zacznę od takiego, no, skrótowego może, ale jednak od początku, jak to wszystko robiłam. Wybrałam rozmiar L, sugerując się obwodem mojego biustu. I biorąc pod uwagę, że ten obwód wynosi 100 cm, właśnie zdecydowałam się na rozmiar L, mimo że w odzieży takiego rozmiaru nie noszę M-kę w porywach, to jednak tutaj rozmiar L zawiera właśnie ten mój obwód biustu. Tutaj mamy widełki między 94 a 102, ja mam 100. I na tym etapie robienia swetra, na którym jestem, uważam, że jak najbardziej wyszło dobrze. Sweter ma fajny, luźny fason, co wydaje mi się pasuje tutaj. Pasuje do takiego całego charakteru tego swetra i chyba myślę, że M także by pasował. To nie jest tak, że byłby już jakiś za mały, ale myślę, że jednocześnie by wyglądał troszeczkę tak śmiesznie. Naprawdę. Wydaje mi się, że właśnie ten luźny fason, ten większy zapas daje takiego zadziornego, fajnego charakteru temu swetrowi. Tak więc mimo, że robiąc, zwłaszcza tutaj w tym momencie, kiedy już naprawdę miałam bardzo dużo tego żakardu, ten obwód był tak ogromny, że naprawdę martwiłam się. Martwiłam się, czy to nie będzie przypadkiem za duże. Ale widzicie, tak to jest, przynajmniej ja tak pracuję, że kiedy na bieżąco zmieniam projekt, to dużo rzeczy co chwilę ulega jakimś przemianom, tak? Wydaje mi się, że na przykład, och, będzie źle, ale idę dalej i się okazuje, że jednak było dobrze. Albo na odwrót, wydaje mi się, że wszystko powinno być ok, a tu się okazuje, że jednak nie, jakaś poprawka inna jest potrzebna. Także robienie tego typu poprawek w gotowych już projektach dzianin, no, jest pełne niespodzianek i naprawdę trzeba być gotowym na wszystko, bo nie zawsze nasze doświadczenie, nasza intuicja dobrze nam podpowie, ale jednak z zasady chyba ja przynajmniej na razie sobie jakoś radzę i w sumie zawsze staram się ufać tej intuicji. Podążam jakby za projektem, ale kiedy czuję, że no coś mi tutaj nie pasuje, że to może nie wyjść tak do końca dobrze, no to raczej słucham tego głosu i staram się zrobić inaczej, tak jak według mnie lepiej by było. Więc raczej na tym dobrze wychodzę, ale trzeba być naprawdę gotowym, że to się może nie sprawdzić. To nigdy nie jest taka, wiecie, pewność siebie, że och, ja wiem lepiej, tutaj tak zrobię i tak, tak. Nie, 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 absolutnie nie. To jest proces twórczy, ale też właśnie sięganie jakby do tych własnych zasobów, tego doświadczenia. I im więcej się ma różnego rodzaju sytuacji właśnie na swoim koncie, tym łatwiej później się odnaleźć w tych różnych dziwnych sytuacjach, które mogą wystąpić. Ale dobrze, wszystko raczej się dzieje spontanicznie, choć jest przemyślane, więc na bieżąco staram się zawsze podejmować pewne decyzje, analizować pewne sprawy. I dlatego też nie zdecydowałam się na tworzenie tego filmu w taki sposób na gorąco, na żywo.
bo myślę, żeby byłoby zbyt dużo zamieszania, bo ja naprawdę tak wiele razy potrafię zdanie zmienić, coś mi się wydaje, że będzie tak, potem się okazuje, że będzie inaczej. Tak jak już wspomniałam, to wszystko jest tak zmienne, że wolę przejść jakiś większy etap, jakiś taki kluczowy etap i dopiero Wam powiedzieć, jak to wyszło, jak ja to właśnie zrobiłam i czy się udało, czy się nie udało. A Wy oczywiście jak najbardziej sami musicie wyciągnąć wnioski, na ile Wam ta wiedza się przyda, na ile Wy możecie skorzystać z tego, no i też na ile jakby Wy byście postąpili tak czy inaczej, dla swojej po prostu tej dzianiny, którą wykonujecie. Ja tylko oczywiście pokazuję, jak ja to zrobiłam. To nie jest tak, że ja uważam, że tak tylko im wyłącznie powinno się zrobić dany sweter. Ja po prostu dzielę się doświadczeniem, jakby, które sama na żywo w toku teraz pracy nad tym swetem zdobywam. Więc to jest tylko pokazanie tej mojej jakby perspektywy, tego, jak ja to zrobiłam. No ale dobrze, więc wybrałam ten rozmiar L zgodnie tutaj z opisem. Jednakże, jak się bardzo szybko okazało, zaznaczam, że moja próbka jak najbardziej mi się zgadza z tą próbką tutaj we wzorze, mimo że używam innych włókien i innych też drutów, to próbka się zgadza jak najbardziej. No ale jak się właśnie okazało, kiedy nabrałam te oczka, zresztą już na pierwszy rzut oka, te 100 oczek, które trzeba było nabrać tutaj na ten właśnie golf, ja wiedziałam, że to jest za dużo, ale sobie myślę, dobra, może mi się tak to wydaje, może... No i oczywiście nabrałam te 100 oczek, przerobiłam nawet 2 centymetry, no i oczywiście, że to było za dużo. To łatwo też można obliczyć, jeżeli zrobiliście próbkę. To wystarczy po prostu te oczka przeliczyć, ile to będzie centymetrów, te 100 oczek, bo wystarczy to policzyć po prostu w swojej próbce i pomnożyć. Więc, no ale dobra, poszłam w to, tak? Sobie myślę, robię ten film po to, żeby jakby przekazać swoje doświadczenie, więc... Dobra, no oczywiście było za dużo, więc sprułam. Ale to, co mi to dało, to, że jednak zrobiłam te 100 oczek, przerobiłam trochę, dało mi jakby pojęcie, jak o wiele, wiele za dużo to było. I ja już wiedziałam, że to nie jest kwestia przejścia na rozmiar niżej. Ja wiedziałam, że ja po prostu zejdę najniżej, jak się da, gdyż jest zbyt mała różnica między tą ilością oczek. Tak więc obwód golfu wzięłam z rozmiaru S. Nabrałam te wymagane oczka, ale już je nabrałam też inaczej. Wybrałam ten sposób, który też Wam podlinkuję. To nabieranie oczek metodą włoską, które tak pięknie daje taki fajny fabryczny brzeg. Bardzo mi się to podoba, zwłaszcza, że planowałam, że ten golf będzie właśnie taki, wiecie, nonszalancki, taki niegrzeczny. Bo zupełnie mi nie pasuje tutaj do tego swetra taki zwykły, klasyczny golfik. No chyba, że byłby o wiele większy, w sensie dłuższy, co też jeszcze rozważam. No ale dobrze, to później, to zobaczymy. Na razie zrobiłam tak, jakbym miała go nosić po prostu w taki właśnie a la kołnierz, jakby stójkę, lekko przymarszczony i tak jego długość dostosowałam do siebie. Tutaj w momencie, kiedy już skończyłam tą dzianinę ściągaczową, najpierw przerobiłam jeden rząd jerseyem, a później równomiernie dodałam oczka potrzebne, aby mi się wyrównały rozmiary. No bo oczywiście całość chciałam robić rozmiarem L. Więc dodałam właśnie w sposób równomierny te oczka, tak aby powiększyć tutaj ten obwód i zacząć już dalej przerabiać zgodnie ze schematem na rozmiar L. I tutaj naprawdę bardzo fajnie się to przerabia. Schemat jest bardzo czytelny, nie ma wielkiej filozofii, jak najbardziej. Tylko, że właśnie pojawia nam się żakard. I od tego, czy poprawnie wykonamy ten żakard, niestety nie mogę pokazywać na ekranie schematów we wzorze, ale jeżeli zajrzycie sobie, wzór jest ogólnie dostępny, to widzicie to samo co ja teraz. Więc wzór oczywiście czytamy od dołu, od dolnej krawędzi, od strony prawej do lewej. Jeden rząd, potem znowu się cofamy do początku, do prawej i drugi rząd i idziemy tak w górę. Jeżeli chodzi o wykonywanie samego żakardu, jeżeli macie doświadczenie, no to tutaj nie będzie żadnego problemu. Jeżeli go nie macie, to naprawdę warto to przećwiczyć, bo to nie jest trudny żakard. Ja bardzo dużo o żakardzie mówię w swoim filmie na temat swetra spod.
dużo, ja wiem, film jest długi i obfituje w dużo różnych dziwnych informacji na temat swetra i tej naszej akcji, ale naprawdę ja tam zawarłam tak mnóstwo porad, jak zrobić ten żakard, żeby on dobrze leżał, żeby ta dzianina fajnie się układała, że jeżeli macie czas, macie ochotę, to ja także ten film podlinkuję, żeby to zrobić. Ach, już wiem, o czym zapomniałam. O rzędach skróconych zapomniałam. Czyli cofamy się. W momencie, w którym wykonałam już dodanie tych oczek, rozpoczęłam przerabianie rzędów skróconych. Jeżeli nie macie pojęcia o rzędach skróconych, podlinkuję Wam także filmik, który nagrałam w tej tematyce a propos właśnie rzędów skróconych, rzędy skrócone metodą niemiecką. Myślę, że nie będziecie mieć żadnych problemów, żeby je wykonać po obejrzeniu tego filmu mojego. I tutaj nic nie zmieniałam. Szłam zgodnie z naszą instrukcją, dodałam tyle rzędów, ile było w opisie. Jest to wystarczająca ilość, fajnie to wyszło, jestem zadowolona. Ładnie jest wymodelowany ten dekolt, wszystko jest podniesione tak, jak być powinno. Więc jeżeli chodzi o żakard, zwyczajnie w świecie musimy oczywiście pilnować tego naprężenia nici. Jest ono bardzo, bardzo istotne, aby po prostu dzianina była duszalna. I ja jestem tak pozytywnie zaskoczona tym, jak świetnie ta włóczka przerabiała się w tym żakardzie, że no obłęd w ciapki, no poważnie obłęd w ciapki, jak to przyjemnie się robiło tym żakardem. Myślę, że jeżeli będę miała tylko okazję, żeby zrobić taki fajny, ciepły, żakardowy sweter, to właśnie wykorzystam tą włóczkę. A w ogóle wiecie, o czym pomyślałam? Że to jest idealny zamiennik na wszelkiego rodzaju swetry żakardowe robione z wełny islandzkiej dla tych osób, które no niestety tej wełny, ich skóra jakby nie toleruje tej wełny. Więc to jest idealny zamiennik. Naprawdę. Pięknie się prezentuje w tym żakardzie. Dzianina jest mięciutka, delikatna, puszysta. Te oczka są pięknie wypełnione przez ta włóczka tak pięknie pracuje, naprawdę. Myślę, że po praniu będzie jeszcze piękniej, więc to jest dobry patent, tak, że żeby wykorzystywać te dmuchane włóczki, znaczy, no nie mogę się wypowiedzieć za wszystkie, bo szczerze mówiąc, mimo że z Air od Dropsa mam tyle doświadczenia, no to jednak żakardu nimi nie robiłam, ale ta Santiago, no rewelacja, naprawdę rewelacja, jestem zachwycona, jak to pięknie wygląda. Jezu, jakie to jest w ogóle miłe i ciepłe, no naprawdę ja... No jestem zadowolona ogromnie i ze swojego wyboru i z tego, jak ten sweter zaczyna wyglądać, naprawdę cudo. Mimo, że po drodze naprawdę miałam dużo wątpliwości, oj, gdybyście byli w mojej głowie, kiedy ja to robiłam, naprawdę milion różnych myśli miałam, naprawdę. No i właśnie, w tym żakardzie wszystko szło pięknie, żakard przepięknie wygląda, ale w opisie dopiero po przerobieniu całej części żakardowej ma nastąpić odcięcie rękawów. No i tu jest ta podstawowa też zmiana, którą ja wiedziałam od początku, że ja zrobię, bo widząc właśnie zdjęcia tego swetra, już wiedziałam, że tutaj jest jakby podstawowy błąd w tej konstrukcji, czyli że to odcięcie jest po prostu za późno. To jest bardzo, bardzo istotne właśnie dla całej konstrukcji swetra, czy my będziemy się w tym dobrze, wygodnie poruszać. Ogromnie istotne. Po prostu ta linia odcięcia nie może być nisko. Nie może, bo po prostu blokuje nam ruchy ramion. I nieważne, jak szerokie to będzie. Zresztą ten obwód nie może też być za szeroki, bo wszystko się będzie marszczyć. To po prostu będzie jak peleryna, za duże. Tak więc ważne, żeby znaleźć ten balans. I ja odcięłam swoje rękawy. Skończyłam na 42 rzędzie i zaczęłam robić już odcięcie. I wyszło naprawdę super. Pamiętajmy, że nie może być też za wysoko, ponieważ no w ogóle dzianina dopasowana tutaj pod pachą to naprawdę nie jest dobry pomysł, ponieważ będziemy się bardzo, bardzo pocić. To jest naturalne. Chodzi o to, żeby nam ta dzianina nie przylegała bezpośrednio do pachy. Musi być tu troszeczkę luzu. I ja przy tym fasonie stwierdziłam, że zrobię to jakby troszeczkę niżej niż normalnie bym zrobiła, tak aby ta forma, ta bryła miała sens, aby to dobrze wyglądało. Więc zdecydowałam się na ten 42 rząd. Odcięłam te rękawy, ale później kontynuowałam i tutaj w tułowiu, i tutaj na rękawie ten wzór, aby go pięknie tutaj skończyć. Bo nawet miałam takie myśli, czy przypadkiem go wystarczyłoby może po prostu skrócić. Ale nie, nie. To jest całość. On się pięknie po prostu prezentuje, jak jest cały. Odcinanie, na przykład nie robienie choćby nawet tej jednej tutaj strzałki,
Nie, nie, nie. Uznałam, że to nie będzie dobry pomysł, że tak mi nie będzie się podobało. Więc tak czy inaczej wyszło dobrze, że tam cały wzór się pojawił i tutaj go przedłużyłam i na rękawie, i tułowiu, ale przyznaję, to jest dodatkowy stopień trudności. Czyli faktycznie, gdybyśmy sobie po prostu zrobili wszystko tak, zgodnie z przepisem, odcięli później te rękawy, przerabiali na gładko, to może byłoby i łatwiej. Ale naprawdę, ja jestem przekonana, że ten sweter leżałby w szafie. Po prostu on się nie nadawałby do noszenia. Byłby bardzo, bardzo niewygodny. Dlatego dla mnie to była podstawa, żeby to zrobić prawidłowo, profesjonalnie, aby właśnie sweter nadawał się do noszenia. Tylko że właśnie, no jest to o wiele trudniejsze, ponieważ trzeba sobie wyobrazić, tak, jakich oczek nam brakuje i policzyć, ile to będzie. Ja wybierając ten rozmiar L, wiedziałam, że raczej nie będę zbytnio powiększała tego obwodu w tułowiu, że raczej będę się kierowała w dół tą cyfrą niż w górę. I tutaj w opisie mamy, żeby dodać 10 oczek pod pachą i w rękawie. Ja już wiedziałam, że to jest niepotrzebne, te 10 oczek. No, ale żeby kontynuować wzór, musiałam dodać ich 8. No, niby 2 oczka różnicy, ale jednak przy tak grubej dzianinie to jakby nie patrzeć jest centymetr. No więc dodałam 8 oczek i nabierając po prostu na druty już te dodatkowe oczka, nabierałam je tak jak w żakardzie na przemian tymi kolorami, tak aby już kontynuować ten wzór. Tak samo tutaj, kiedy już przerabiałam rękaw, od razu kontynuowałam to. Tak wbijałam się tymi kolorami, tymi oczkami, żeby kontynuować przeciągnięcie tego wzoru, tych kolorów. Myślę, że to jest istotne, jeżeli zależy nam na estetyce, żeby to dobrze wyglądało. No ale wiadomo, im ma się większe doświadczenie, tym łatwiej to przychodzi. Jednak myślę, że warto. Warto się tutaj postarać, zrobić to właśnie jak najbardziej dokładnie, precyzyjnie, no bo później ta satysfakcja, no wygląda to bardzo dobrze. Jestem bardzo, bardzo zadowolona. Tak więc prezentuje się to na tym etapie w ten sposób. Bardzo, bardzo jestem zadowolona póki co. No wielka satysfakcja, wielka przyjemność z przerabiania tej włóczki, ale też za każdym razem, kiedy go dotykam, przytulam, kiedy go zakładam do mierzenia, no to ja wiem, że ja będę uwielbiała ten sweter. Naprawdę. Cudo, cudo. Tak więc teraz idę w dół rękawkiem, co oznacza, że co ileś rzędów trzeba będzie te oczka redukować. W przepisie mamy wyraźnie, jak to zrobić. Jednakże ja już tutaj jakby tego też nie będę się trzymać. Przede wszystkim dlatego, że jakby dopasuję to do mojej wizji szerokości tego rękawa. No i też zmieniałam tutaj to przejście, czyli już jakby te jakby instrukcje dalsze mi tutaj się nie zgadzają, tak? Więc po prostu i zobaczę, jak to będzie mi wychodziło. Taki mam plan. Później oczywiście chciałabym zrobić ściągacze tak, jak są w opisie, czyli oczko prawe, oczko lewe. Planuję, że będą raczej szerokie, myślę, że tak 7-8 cm, aby właśnie pasowały do tego wyglądu całego swetra. Tak samo zresztą na dole ten ściągacz powtórzy takiej samej szerokości, jak tutaj przy rękawach. No i teraz jedyne tylko myślę, jak długi zrobić ten sweter, gdyż włóczki mam jeszcze sporo. Fakt, że ciągle się biję z myślami, czy ten golf po prostu nie podpróć tu niestety, ale go nie wydłużyć. Biję się z myślami, zobaczę jeszcze. Wydaje mi się, że uda mi się skończyć ten sweter do momentu publikacji filmu, żebym mogła jeszcze aktualizację wrzucić, chociaż na pewno go nie zdążę wyprać tak, żeby wysechł, ale zostawię sobie to na później po prostu, zobaczę, przemyślę to. Bo włóczki raczej mi wystarczy. Myślę, że jeszcze spokojnie nawet jakąś czapkę sobie zrobię, zwłaszcza, że tego granatu mam więcej. Ale oczywiście ostateczne zużycie jeszcze Wam podam, jak oczywiście całość skończę. Więc tak na szybko jeszcze cały przebieg tutaj pracy nad tym swetrem Wam opisałam. Gdybyście mieli jakieś pytania oczywiście, to piszcie śmiało w komentarzach. Ja postaram się Wam, jeżeli jestem w stanie, odpowiedzieć, wyjaśnić jeszcze jakieś kwestie, gdyby coś tam było niejasne. Ale fakt, że w sumie sam sweter naprawdę nie jest jakby trudny. Są po prostu jakieś takie momenty, które mogą być trudniejsze dla osób mniej doświadczonych.
ale tak, dla osób już, które mają za sobą wiele tych swetrów, to myślę, że to nie jest żaden kłopot zrobić właśnie tego typu sweter. No jedyny problem może być z żakardem, jeżeli tego nie robiliśmy wcześniej. Ale warto podjąć wyzwanie, jeżeli chodzi o żakardy, bo to jest cudowna sprawa, przepięknie to wygląda, no daje tyle możliwości, no i fajna zabawa, naprawdę bardzo ciekawe urozmaicenia. No dobra, biorę się dalej do roboty i zobaczymy, jak to redukowanie mi tutaj wyjdzie. Potem Wam wrzucę jeszcze zdjęcia, filmiki, jak ja w tym sweterku wyglądam. Rękawy poszły całkiem sprawnie. Po odcięciu rękawów, właśnie po tym 42 rzędzie, kontynuowałam ten wzór żakardowy, i tutaj na rękawie, i tutaj w tułowiu. I teraz od tego momentu, końca tego żakardu, zaczęłam redukować oczka. Czyli 7 rzędów przerabiałam, w 8 rzędzie redukowałam. Jedno oczko z jednej strony, drugie oczko z drugiej strony. I tak robiłam aż do uzyskania tutaj w obwodzie 50 oczek na drutach. Sam ściągacz zrobiłam tak jak oczywiście w opisie, czyli oczko prawe, oczko lewe na około 7 cm. I oczywiście tutaj ten etap tego rękawa naprawdę można dostosować sobie do własnych potrzeb. No oczywiście przede wszystkim do tego, jakiej długości mamy ręce. I tak sobie po prostu redukujemy w regularnych odstępach, aż uzyskamy tą naszą wymaganą długość. I oczywiście trzeba tylko pamiętać, że obwód tutaj, znaczy ilość tych oczek w tym obwodzie musi być parzysta, tak? Aby nam po prostu dało potem ten ściągacz, oczko prawe, oczko lewe. Zakończyłam oczywiście tym włoskim zakończeniem, co myślę wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie. No i właśnie, i te właśnie momenty, kiedy coś wykańczamy, myślę, są taką właśnie tą kropeczką nad i, która właśnie daje nam ten taki efekt wow, która sprawia, że ta dzianina wygląda zupełnie inaczej. Tak właśnie profesjonalnie prezentuje się, bardzo estetycznie. No po prostu ładnie to wygląda. Więc ja jestem jak najbardziej bardzo zadowolona. To jest oczywiście przed praniem. Teraz dla mnie najważniejsze jest, na jaką długość ja chcę ten sweter zrobić. I tutaj naprawdę waham się, bo z jednej strony chciałabym, żeby był jak najbardziej klasyczny, ale z drugiej chciałabym nosić go do na przykład jakichś takich bardziej obcisłych spodni, czy też takich leginsów, do tego długie skórzane kozaki. Tak widzę stylizację tego swetra. Więc chyba jednak zrobię za to przysłowiowe bioderko, tak aby ta pupa była przykryta, żeby to elegancko wyglądało. Myślę, że to będzie naprawdę pasować do charakteru tego swetra. No ale zobaczę. Będę robić i będę po prostu się zastanawiała na bieżąco. We wzorze mamy jakby dwie możliwości przerabiania tego tułowia. Jest opcja, w której po prostu na prosto przerabiamy w dół aż do ściągacza, ale też autorka proponuje lekkie zwężanie tej dzianiny właśnie ku dołowi. No, co kto lubi, prawda? Jak mu pasuje do jego sylwetki, do jego figury. Ja zobaczę. Na razie mi odpowiada to, że to jest tak prosto i chyba nie będę tutaj nic kombinowała, zwłaszcza, że chcę z tego zrobić taki dłuższy sweter, taką jakby tunikę. Więc myślę, że zostanę przy tym. Nie będę tutaj redukowała żadnych oczek. Aha, to jeszcze co zapomniałam dodać, to oczywiście te ściągacze przerabiałam na drutach numer 4. Całość przerabiałam na drutach 5. I właśnie w trakcie pracy od razu, w sumie już tutaj podjęłam decyzję, że zostaję przy drutach 5, także w żakardzie. Nie zmniejszałam tych drutów. Jak się okazało, ta włóczka przez tą swoją jakby pulchność, puchatość, naprawdę świetnie się prezentuje w tym żakardzie, mimo że ja luźno przerabiam. Dało to bardzo ładny efekt, więc tych drutów nie zmniejszałam, bo też troszkę bałam się, że będę mocniej naciągała tą nitkę. A to już nie byłoby fajne. I tak oczywiście tutaj w miejscu tego żakardu ta dzianina jest taka jakby troszeczkę grubsza.
ale to oczywiście nie przeszkadza. To naprawdę bardzo, bardzo ładnie wygląda. Jeszcze jak mierzyłam ten sweter, by właśnie zmierzyć te rękawy, no to naszła mi jednak taka sugestia, że chyba jednak ten rozmiar jest troszkę za duży. Chyba gdybym robiła teraz drugi raz ten sweter, wybrałabym rozmiar M. Bo z przodu jeszcze wygląda to naprawdę dobrze. Ale tył mam wrażenie, że lekko się tutaj marszczy. No, zobaczę jeszcze, prawda? Po praniu zobaczymy, ale chyba bym jednak optowała dla siebie za tym rozmiarem M. Muszę jeszcze też sprawdzić, porównać ilość oczek tutaj w obwodzie. Jeżeli nie jest ona zbyt duża, no to myślę, że tak, że jednak ten rozmiar M dla mnie przy tym obwodzie 100 w biuście, no byłby bardziej odpowiedni. Ale jest dobrze, to nie jest tak, że jakoś jest bardzo, bardzo źle, ale wiecie, ja już tutaj operuję na takich niuansach, zawsze myślę o tych takich drobnych szczegółach, no i tutaj właśnie to nie do końca tak jestem pewna i zadowolona z tego. Ale, no mówię, trzeba wyprać dzianinę, przymierzyć i tak naprawdę wtedy się ostatecznie okaże, na ile to była dobra decyzja z tym rozmiarem, a na ile jednak mogłam wziąć ten mniejszy. No chociaż oczywiście, no postąpiłam zgodnie z instrukcją, więc jakby, no to jest takie wróżenie z fusów. Skąd mogłam wiedzieć, prawda, że ten rozmiar nie był tutaj tak dobrze dobrany? No właśnie, to jest zawsze kwestia tego wzoru, tego jak ktoś zaprojektował. No i no właśnie tego, jaką sam ma wiedzę, tak, na temat wykrojów, na temat budowy ludzkiego ciała i rozmiarów. No żeby projektować właśnie dzianiny, które będą na nas pasować, no trzeba mieć wiedzę naprawdę z szerokiego zakresu. Nie tylko trzeba umieć przerabiać oczka. Ja zawsze to staram się podkreślać, bo to jest niezmiennie ważne i wpływa właśnie na to, jak ta dzianina potem będzie na nas leżeć, jak będziemy zadowoleni z danego opisu wzoru na dzianina. No, ale zobaczymy. Ostatecznie jeszcze zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Kochani, tak jak przypuszczałam, że zdążę, tak się okazało, że jednak nie zdążę ukończyć całego swetra, ale rękawki są, większość tułowia, także jeszcze troszkę mi zostało, żeby przedłużyć ten sweter tak, jak właśnie sobie zaplanowałam. Jednakże myślę, że to, co najważniejsze, zostało powiedziane. Wiele informacji zawarłam w tym filmie na temat tego swetra i w sumie to, co teraz mi zostało do zrobienia, jakby no, nie ma takiego większego znaczenia dla całości analizy tego swetra. Więc będę już kończyć, muszę zamknąć ten film, aby zdążyć zmontować i właśnie go dla Was udostępnić. Całość, podsumowanie takie zrobię na pewno. I już myślę, że w grudniu pojawi się takie podsumowanie, na którym opowiem nie tylko o tym swetrze, ale o tych wszystkich dzianinach, które gdzieś zdążyłam już w tym sezonie zrobić. Dawno nie było takiego podsumowania już u mnie na kanale. Także na pewno tam pokażę Wam sweter w całości. No i też fajnie się w sumie złoży, bo minie wystarczająca ilość czasu, abym mogła po prostu ponosić ten sweter, przetestować tą włóczkę, bo oczywiście no, sweter jest niewyprany, więc teraz prezentuje się fantastycznie. Mam nadzieję, że po praniu będzie jeszcze lepiej, no ale zobaczymy po noszeniu, jak to wszystko zaczyna wyglądać. Gdybym jednak coś pominęła, to oczywiście śmiało pytajcie mnie w komentarzach. No koniecznie dajcie mi znać, czy te filmy mają sens, czy taka analiza właśnie darmowego wzoru dziewiarskiego byłaby dla Was czymś przydatnym, czy jakoś moglibyście z tego korzystać. Jeżeli tak, jeżeli faktycznie większość będzie za, to ja naprawdę planując swoje kolejne dzianiny będę brała to pod uwagę i będę wybierała jakiś ciekawy, darmowy wzór, który właśnie przeanalizuję, zrobię, tak, abyście mogli zobaczyć wszystko od początku do końca. No prawie do końca.
Kochani, mam nadzieję, że mimo natłoku tych informacji w tym filmie, to jednak miło ze mną spędziliście czas, że faktycznie czegoś ciekawego się dowiedzieliście. Dziękuję Wam serdecznie za wszystkie polubienia, za te słowa wsparcia, sympatii. Naprawdę ja to ogromnie, ogromnie doceniam i wręcz po prostu nie jestem w stanie często w odpowiedziach na Wasze komentarze aż tak entuzjastycznie to wyrazić, jakbym chciała. Ale naprawdę doceniam każdy najdrobniejszy komentarz, każde serduszko, naprawdę, a już totalnie te komentarze, w których opowiadacie mi o sobie, otwieracie się gdzieś, ja mogę jakoś po prostu Was poznać, to jest dla mnie po prostu bezcenne w tym naszym kontakcie. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Jest to ogromna wartość dodana do właśnie robienia tych filmów, do prowadzenia tego kanału. Dla mnie coś, no, najlepszego. Także serdecznie, serdecznie Wam dziękuję. Trzymajcie się ciepło, trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia w kolejnych filmach.